Ponad 400 osób przybyło w sobotę 2 marca do Mierzęcic, aby wziąć udział w imprezie biegowej pod nazwą Zabiegany Powiat. Cieszę się bardzo, że po raz trzeci możemy gościć starostę i Zabiegany Powiat na terenie gminy Mierzęcice, na terenie gościnnej gminy. Jak widać, frekwencja dopisała, mamy zarejestrowanych ponad 300 osób. No i to właśnie jest to, czego ludzie dzisiaj oczekują. Chcą biegać, chcą się rozwijać sportowo, a my im to umożliwiamy na terenie naszej gminy i starosta, myślę, że tutaj wspaniale przygotował tą całą uroczystość. No my się dostosowujemy do tego, aby wszystkich ugościć jak najlepiej. Organizatorami imprezy byli wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski oraz starosta będziński Sebastian Szaleniec. Pogoda nam sprzyja. Jak widać, zima odeszła, mamy wiosnę. Na prośbę mieszkańców, którzy do mnie już pisali, od listopada, kiedy rozpoczynamy nowe bieganie, powiedzieliśmy, że zgodnie z aurą rozpoczniemy. Patrząc na prognozy pogody, Marzec jest idealnym tym miejscem i zaczęliśmy w Mierzęcicach. Punktualnie o godzinie 10 uczestnicy zebrali się na linii startu biegu, gdzie wspólną rozgrzewkę w tanecznym stylu poprowadziła Agata Morawek. Zgromadzonych gości przywitali gospodarze imprezy. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, radni powiatu będzińskiego Anna Pawęzowska, Zofia Gajdzik, Monika Pawłowska-Dyszy, Jan Mucha, Marian Kozieł, Przemysław Krasoń, prezes zarządu spółki leśno-gruntowej w Siewierzu Sylwester Rzepecki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i nie tylko. Po zrobieniu wspólnej fotografii na linii startu biegu zaczęło się wspólne odliczanie. 3, 2, 1 i życzę Państwu miłego biegania, chodzenia, maszerowania. Uczestnicy z uśmiechami na twarzach przez blisko godzinę czasu biegali, chodzili i maszerowali przygotowaną pętlą o długości około 1 km, która prowadziła przez zielone tereny gminy Mierzęcice. Myślę, że obecnie mamy taki czas, że po tych 2 latach pandemii, można powiedzieć, które już troszeczkę minęły, to zmieniło troszeczkę nastawienie osób. Bardziej chętnie wyszli na zewnątrz. Obecnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się wszelkiego rodzaju szeroko rozumiana rekreacja. I myślę, że takie imprezy są potrzebne. My właśnie też po to jesteśmy w samorządach, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, tego, co chcą robić, tego, co potrzebują, czego im brakuje, właśnie organizować i zagospodarować im ten wolny czas. Poza samym bieganiem na uczestników czekało jeszcze wiele innych atrakcji. Poprzez zabawę uczymy się. Każdy uczestnik losuje i z zakresu ekologii, czy to powietrze, ziemię, odpowiada na pytanie i otrzymuje nagrodę. Na prośbę morsów mamy dzisiaj zbiornik wodny. Oni spacerują, biegają, a na koniec można się schłodzić. Jak zawsze w każdym biegu mamy pamiątkowy medal, no i poczęstunek. Poczęstunek dzisiaj nietuzinkowy, bo stare, dobre ognisko z dobrą kiełbasą i żurkiem do picia. Każda osoba, która by chciała skorzystać, mamy również nieodpłatną pomoc prawną, może podejść i skorzystać z takiej pomocy. Tegoroczna frekwencja wskazuje na to, że impreza w tym miejscu przypadła do gustu mieszkańcom powiatu będzińskiego. Tym bardziej, że tutaj nikt się nie ściga i każdy, kto przybiegnie na metę, jest zwycięzcą. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Super, wspaniali ludzie, dużo grup biegowych, Nordic Walking, to są stali bywalce tych imprez. Zawsze licznie przybywają na te imprezy. Pogoda zazwyczaj nam dopisuje, dzisiaj też dopisała. Jest ciepło, nie pada, także cieszymy się. Super oprawa całej imprezy przy pomocy oczywiście zawsze każdego włodarza gminy. Także myślę, że wszyscy są zadowoleni i my zwłaszcza biegacze. Jest to jeszcze sport, który mogę uprawiać. Czyli mogę biegać, biegłem w dobrym towarzystwie wszystkich tutaj osób, które chciały. Niektórzy wyprzedzali, niektórzy zostawali w tyle. Cieszę się, że ukończyłem ten bieg i dlatego ten medal otrzymałem. Prowadziłam rozgrzewkę dla biegaczy zumbową, a przy okazji stwierdziłam, że jedno kółeczko dla zdrowia, czemu nie? Czy biegłaś wcześniej już w Mierzęcicach w tym biegu Zabiegany Powiat? Nie, pierwszy raz. Jakie wrażenia? No bardzo dobre, super organizacja, super impreza, więc nic tylko brać udział. Z jakich atrakcji już dzisiaj skorzystałaś? Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, jeszcze zastanawiam się nad tymi atrakcjami, zastanawiam się nad morsowaniem, także może dojdzie do skutku. W imprezie udział wzięli również strażacy z OSP Mierzęcice, którzy pilnowali ognisk, demonstrowali swój samochód oraz sprzęt strażacki, jak również urządzili strzelnicę wodną dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna imienia Jana Pawła II zorganizowała kiermasz oraz warsztaty tworzenia zakładek do książek. Żołnierze Wojska Polskiego demonstrowali sprzęt i opowiadali o swojej służbie, a morsy żywiołowo zachęcały do wspólnej kąpieli. Morsuję od 2019, każdemu polecam, to jest naprawdę zdrowe. Morsuję, saunuję, od czasu do czasu biegam.
po prostu jak jest możliwość, spędzam czas aktywnie. Organizatorzy zapowiadają, że mają już nowe, ciekawe pomysły na kolejne imprezy dla biegaczy i nie tylko. Jak to się mówi, zimna woda zawsze zdrowia doda. Polecam morsowanie.